Agnieszka Nabrdalik, pisze reportaże, najczęściej pracuje z Maćkiem. Nasza znajomość zaczęła się od wspólnych wyjazdów na reportaże. Redakcja przydzielała dziennikarzom różnych fotografów, ale dla mnie najlepszym partnerem był Maciek. Nie tylko ze względu na jego urok osobisty czy nienaganne maniery. Spodobało mi się w nim to, że nie pcha się już od progu do cudzych domów z obiektywem wycelowanym w twarze bohaterów, tylko czeka, aż zaproszą go do środka. Maciek fotografuje nienachalnie, nieinwazyjnie, nie zarządza sytuacją. Jeśli mamy możliwość powrotu do bohaterów, zdarza się, że wyjmuje aparat dopiero po czwartym, piątym, szóstym spotkaniu. Już od pierwszych dni naszej współpracy Maciek zwracał mi uwagę na to, że podchodzę zbyt blisko. Mnie z kolei denerwowało w nim to, że stoi z boku i zachowuje w mojej ocenie przesadną ostrożność. Dzisiaj wiem, że dzięki temu dobrze się uzupełniamy. Ale nie wszystkie tematy realizujemy razem. Wyobrażam sobie, że gdy Maciek pracuje beze mnie, pewne jego cechy zatajone na co dzień i okoliczności zewnętrzne uruchamiają go z takim samym powodzeniem jak moja obecność. Poszukiwania bohaterów do materiału o emigracjach zarobkowych spowodowanych kryzysem ekonomicznym w Europie zacząłem od Facebooka. Pisałem do znajomych z Hiszpanii, Grecji, Włoch, Portugalii. Pytałem, czy nie znają ludzi, którzy planują rychły wyjazd do któregoś z krajów Europy Zachodniej. W ten sposób poznałem Żuanę, znajomą znajomej. Zaczęliśmy rozmawiać o jej planach, o moim projekcie i okazało się, że jest idealną bohaterką. Pojechałem do Lizbony, gdzie przez 2 tygodnie towarzyszyłem jej w codziennym życiu. Poznałem jej partnera, wspaniałą rodzinę, przyjaciół. Pojawił się tylko jeden problem. Żuana sama fotografowała. W związku z tym cały czas myślała o zdjęciach, które powstają. I jakoś podświadomie starała się mi pomóc w tych zdjęciach, a one przestawały być moje. Dzień przed naszym wspólnym lotem do Londynu poznałem koleżankę Żuany, Anabelę, która swoją emigrację zaplanowała tydzień później. Pomyślałem, że Anabela mogłaby stać się bohaterką mojego materiału. Trudno było mi powiedzieć Żuanie o tym, że nie polecę z nią do Londynu, ale jednocześnie wtedy zdawałem sobie sprawę z tego, że w tych pozornie mało dramatycznych migracjach w świecie internetu, tanich lotów, to rozstania są najważniejszą częścią mojego tematu. One były wciąż przed Anabelą. Miałem też w głowie deadline, który pojawił się wraz z przyznanym mi grantem imienia Piera i Alessandry Bulle na realizację tego projektu. Zdecydowałem się zostać w Lizbonie. Anabela i jej chłopak Gaspar bardzo szybko mnie zaakceptowali. Właściwie czułem się jak kolejny mebel w ich zagraconym mieszkaniu. Myślę, że uznali to jako jedyny sposób na wspólne przetrwanie tego pełnego emocji czasu związanego z wyjazdem Anabeli. Zwykle znajomość języków otwiera drzwi. Myślę, że moja nieznajomość portugalskiego okazała się w tym przypadku kluczowa. W sytuacjach, które chcieli zostawić jako intymne, mogli się porozumiewać w ich własnym języku. To był dla nich taki parawan. Dla mnie bardzo komfortowa sytuacja, czułem się jakbym był niewidzialny. Jednocześnie jako człowiek czułem się osamotniony. Większość dnia rozmawiali tak, jakby mnie tam nie było. Z Anabelą pojechałem do Londynu, gdzie towarzyszyłem jej w pierwszych tygodniach tego emigracyjnego życia. Chodziłem z nią do pracy, gdzie jej znajomi dziwili się, że zgodziła się wziąć udział w takim projekcie. Dziwili się, że dla kilku zdjęć jestem w stanie poświęcić tak dużo swojego czasu. Anabela doskonale rozumiała tę potrzebę. Gdy wracałem do Polski, pisała o swoich odczuciach, niepokojach związanych z pozostawionym w Portugalii Gasparem. Informowała mnie o planowanych wyjazdach do domu, a ja synchronizowałem moje plany z tymi wizytami. Podczas jednej z nich byłem świadkiem ich rozstania. Mimo, że odbywało się w ich ojczystym języku, to nie miałem wątpliwości, że to właśnie taki moment. Myślę, że w każdym innym języku świata brzmi i wygląda podobnie. Zainspirowany wątpliwościami współpracowników Anabeli, zapytałem ją przed moim ostatnim wyjazdem, jak ona czuła się, biorąc udział w tym projekcie. Odpowiedziała, że czuła się jak gwiazda, że gdy ją fotografowałem, wyobrażała sobie, że ma swojego paparazzo, a gdy byłem jej cieniem, że ma własnego bodyguarda. To kolejna historia, którą opowiadam przez pryzmat jednego bohatera. Jestem pewien, że dużo łatwiej byłoby mi znaleźć 50, a może 100 emigrantów w Londynie, którzy zgodziliby się na portret w swoim nowym otoczeniu. Ale sam niczego nowego o świecie bym się w ten sposób nie dowiedział.
Ponieważ dorastałem w Częstochowie, centrum maryjnego kultu, temat wiary jest mi wyjątkowo bliski. Obserwując tendencje sekularystyczne w Europie Zachodniej, ale też w większych miastach Polski, postanowiłem zrobić materiał o wierze, która zanika. O wierze wolnej od polityki, otwartej na sakrum, na doświadczanie cudu, szczerej, spontanicznej. Nie zamierzałem fotografować miejsc kultu i praktyk religijnych. W czasie wydarzeń fotografowałem ludzi, którzy biorą w nich udział. I też nie interesowało mnie tak do końca opisywanie tego, w jaki sposób oni ten udział biorą, tylko bardziej szukałem takich wizualnych przejawów tej wiary, które fotografia może pokazać. Czasami to jest wytrwałe stanie w deszczu podczas mszy, czasami to jest jakiś błysk w oku, czasami to jest biała wyprasowana koszula, spojrzenie. To są rzeczy, które doskonale pamiętam z tego dzieciństwa w Częstochowie. Takich miejsc i takich przejawów tej wiary szukałem, realizując ten temat. Fotografia nie wydaje się być medium stworzonym do mówienia o zjawiskach transcendentalnych, ale to bardzo ciekawe wyzwanie. Najczęściej fotografowałem wokół ważnych wydarzeń, gdzie zainteresowanie i obecność fotografów nikogo nie dziwią. Czasem sam dziwiłem się, jak wielu fotografów pojawia się na tego rodzaju wydarzeniach. Kilkunastoosobowe ekipy z mini-labami w przyczepach kempingowych zapełniali swoimi zdjęciami stojaki, oferując je uczestnikom tych wydarzeń. Zdjęcia zrobione przed mszą często znajdowały się na tych stojakach, zanim ksiądz udzielił błogosławieństwa. Z tego wynika, że ludzie byli przygotowani na obecność fotografów i ona ich nie dziwiła. Że łatwo w takim tłumie fotografów zginąć i przestać wzbudzać zainteresowanie czy niepokój. To są sytuacje, w których w miarę łatwo nawiązać taki krótkotrwały kontakt potrzebny do uzyskania akceptacji. Często jest to kontakt niemy. Uśmiech, spojrzenie, skinięcie głową. Często też brak reakcji osoby fotografowanej. Ja w tych sytuacjach nigdy nie ukrywam, że jestem fotografem. Zawsze mam aparat na wierzchu. Nie czaję się, nie poluję na zdjęcia. Gdy fotografuję, wszyscy bohaterowie mają tego świadomość. Gdy sytuacja na to pozwala, oczywiście rozmawiam z bohaterami moich zdjęć. Bardzo często przy tym temacie rozmawiałem z proboszczem. Prosiłem o zgodę na fotografowanie podczas mszy. Gdybym miał radzić młodym fotografom, to bym radził, żeby zaczęli od wydarzeń publicznych, zbiorowych, radosnych przede wszystkim. Takich, w których ludzie są dumni, że biorą udział. Są też to spotkania intymne te wokół wiary, ale dla nich wszystkich radosnej. Nie mają wątpliwości, dlaczego tam są. Nie wstydzą się tego przede wszystkim. Bardzo nie lubię okłamywania bohaterów. Myślę, że należy się im prawda. I nie lubię, gdy zawodowcy przedstawiają się jako studenci, mówiąc, że realizują tylko jakiś projekt czy temat na potrzeby swojej pracy licencjackiej. Nie lubię, gdy z kolei amatorzy oferują pomoc, której nie są w stanie zagwarantować. Obiecują swoim bohaterom, że publikacja ich zdjęć diametralnie odmieni ich losy. Jesteśmy winni naszym bohaterom szczerość. To jest nasz może jedyny obowiązek za to, że nas wpuszczają do tych swoich małych światów.